12 powiatów reprezentowanych przez koła gospodyń wiejskich sprawia, że jest to impreza o dosyć sporej randze i myślę, że rewelacyjna pod względem i pogodowym, i przygotowania wszystkiego. Jednym z ważnych tematów właśnie kół gospodyń wiejskich były kulinaria. Każde koło robiło to na swoją nutkę. Wygrałyśmy w tamtym roku, dlatego reprezentujemy naszą gminę Białośliwie, starostwo powiatowe, naszą roladą wołową wielkopolską i zasmażaną kapustą. I dzisiaj serwujemy dla wszystkich gości. Już prawie połowę rozdałyśmy, bardzo smaczną, wszystkim smakuje. Przede wszystkim powiązanie z regionem, czy surowce są z danego terenu, czy potrawa ma swoje umocowanie historyczne, czy jest powszechnie stosowana, no i smak, zapach, dodatki, które temu towarzyszą. Myślimy, że będzie to miejsce, gdzie Pilanie, mieszkańcy regionu będą mieli okazję nie tylko zdegustować smaków wielkopolskich, ale przede wszystkim również dobrze się bawić. Mamy kilka imprez towarzyszących, koncerty disco polo, koncerty również innych zespołów.